To zapytam tutaj bardzo klasycznie o najbliższego przeciwnika, jak trener widzi to spotkanie, daleki wyjazd. No i taki też przeciwnik, nie chcę powiedzieć, że podobny do Legii Zambrów, ale też no, słabo rozpoczął wiosnę, nie chcesz będzie jeszcze przeprowadzić. Tak to jsou takové bardziej zprávy, informace dla nás, co vlastně jako je ten náš štáb. My jsme byli s asistentami i na meč Šárka s Kotvicou, ale to myslím, že nebyl takový meč klasičný od Kotvice. Vydáváme ještě i ty jiné meče na rovu rybník, vydáváme meč. Ten první, co přehráli u sebe s Vejherovo 3-1 a patřil jen tež vlastně na ten meč jako náš tutaj, jak jsme hráli. Je těžko, že povědět, no dla čeho je ten zespol aktuálně, tam kde je jako přeostatní, bo všichni no, v těch mečách i vlastně i na tu ještě tutaj, tak hrajou bardzo, bardzo dobře pivkem. A tam takových závodníků bardzo jako zdolných z pivku, jak jest Bartlevský, Janečko, Bíl, Gier a tak. Ale to jsou očivěště zprávy jich vlastně podstavové je to, že oni bendou hráč meč Pucharovi, bo chcou a mušový hráč a my tež, jakože bendeme hráč meč Pucharovi, bo potřebujeme jako vyhráč. Takže, ale přesto všechno do těch našich přigotování, tak napevno má to trošku vplyv, ale bardziej na přigotování přes Marcela asistenta na stále fragmenty hry, ale už tak je od tého meču na půště, že ty tři hodně pracujeme tylko na té ofenzivě, na těch zprávách, které aktuálně nám nejdou. A myslím, že je bardziej jako vidzeno ten kluč jako ksesu tam. A i jedna z těch zpráv, které vlastně je potřeba povolit, ne povolit, tam jako myslím, že, no, že na tom jako pracujeme, ale že se musí změnit a to je, aby jsme všichni byli zdolní se skupit štýlku na pivke na šebě. Jakým epitetem ten rocení atmosféry ve společnosti? To je zlý, vzdolný, či motivovaný, či možná rozdíl, jak to tak má to takové faly. Po tým meču je to zavšem, jesteśmy už překonáni, že ten meč přijde, že ten meč zrobíme všechno, no dlatego, že ten meč zagráme tak, jak máme zagrať a že to budou 3 punkty. A po tým meču jesteśmy zaujímavé smutní, že tak jako nejest. A trošku tam i čuje takový učička za vše, jako ogólně, že robíme všechno, ale pech, a jak bychom chtěli jako brámku, trošku vedlo mě dužo alibi. Takže vlastně to skupěně bylo na ty analýzy a i vlastně přes jednostku, jeden závodníky, jako 3-4 závodníky ze spůl, kde vlastně šukáme příčiny v nás, bo ty příčiny jsou tylko jako v nás. To, že sem nám to v tým meču, celý meč, alebo většinu meču neukora tak, jak vlastně chceme hrať. A nepotrafíme, jak očivěště byly tam lepší momenty, horší, ale ty tři meče musíme jako štěře, že jsme ještě nepotrafili hrať na požomě, jaký no ten zespoň má. To zapytám, že to definitivně vypadá trenerovi, bo tak včera analyzovałem, no to 18 zawodników trener ma, czyli 16 z Polaków bramkarzy. 10 można powiedzieć jest tak, no nieobecnych. Tak by nam się wczoraj wyliczył. Nie wiem, czy się znamy z tym zgadzić. Tam jest tak, no od końca, no tam mamy ty plány individuálné, ktož je už třeba jako ten jeho regenerácia třeba, alebo tom je už třeba věnce avansoval, alebo nie, ale je tam závodníci v plánách individuálních jest Agu, jest tam Švidžu, jest tam Špak, Damian, to tady byl tak na artoskopii v Ostravě. A to je myšle tak všechno. No Darek kartky. Darek má kartky a rešta je vlastně přigotovaná do meču.
A i tam vlastně takové u nás v té poře je takové klasika, klasičné, že běže mi na lávku ještě dvou mladých a čtvrku starších závodníků. Takže jako prosto je tam z jedné strany válka mezi těch jako mody, jak je Filipovič, jak je Struška, jak je Vojčuk, jak je Zakřevský. Takže vlastně z těch pěnčů závodníků v Winstall ještě musím povědět, tak vlastně pojedou jako dva jsou postavili v skvaže. No to myslím, že to nie je žádná zagadka, to bude Adrián a Spichalka, že? Vručil vlastně včera, je všechno je OK, no tak by měl zagrač na svém místu postavovým. Pozostaje mi výbor dvou jako mladých na ten meč, no a potom Barjay tam jako v ataku, mráže, ale zase, jako žádné zagadky, myslím, že ten skvad je bardzo logičný. No už tu jezdíš. Čili ten skvad? Mám už. Spadl ten maským, či bez Pavla? No nepovím. Ne, no bo Pavel nie od... Rozmawiałem z Pavlem i mówił, že źle się czuje na tej pozycji. Mimo wszystko, no chciałby wyżej, znacznie wyżej grać. Czy trener... No tak to jako je, že, bo já jsem měl s Pavlem kilka spotkání a vlastně bo on je takový, jak jsem ho třeba pýtal vlastně na své ulubené pozice, no tak jich jakože pověděl možno 4 až 5. A i s tím, že třeba ostatní jeho angažma v podběžské, že byl traktovaný jak napasník. Potom třeba jako jedna z nejlepších pozici, že na něho je, to mi on pověděl, je pravý obronca. Mráže vlastně tu je, ale jako myslím, že u závodníka, jak je Pavel, dnes no ta pozice no tak vážná, bo to je takový, jak jsem mluvil, ten závodník multifunkcionální. Ale už je u něho, že on potřebuje čas se trošku zadaptovat na požom, na způsob jako gry, že no tam mu ještě což jakože brakuje. Pane trenáře, a já mám také pytanie, jak ten prostředka s tým ultimátum, bo pevné informace, které se by dostaly do médiů, również do mě, to jsou informace neoficiálne, že tak mluvím. Nikdy nebylo také oficiální informace na temat pana rozmów s władzami klubu na ten temat. Proszę potvrdit, že budu zapřečit, či také rozmowy se odbyly, inaczej to ultimátum eventuálně polega. Očekivalem tu to pytanie a ve vzhledu, že jako moje filozofie, tak výjątkovo dla vás posvědčuje minute. Okay? V pivce nožné jsem 45 let. 45 let mě ktož daje medaile, diplomy, laureáty, aby mě potom zvolnil, alebo mě zvolňá, aby potom, že mi dá vlastně zase ty všechny ty zprávy. Já, jak jsem byl mladý, tak já byl z toho nešťastný, bo já jsem to bral osobovo, že oni mě nelubí. Ale potom jsem vlastně, jako časem, myslím, že, no, že těch 45 let, jako je jakýsi čas, že to nie je osobovo no, na ličke. Je to za vše na trenéra. No dlačego? Média musou mít bonč bohaterův, alebo ofiar. A no dla tego, no, jakože robil jako všisko. Jsou tam pravdy, polopravdy, klamstva, bzdury. A je stylko o tým, každý z nás, bo vlastně no to je i u vás, že člověk musí být moudrý, šilný a odvážný. Ale tutaj, co se týče mojich způsobů spolupráce s vlacama klubu, tak je od počátku no tak samé, že třeba vlastně takový můj punkt takový je Gregor, a my se spotykáme v týdnu 5x6, za vše mluvíme spolně po meču, máme spotkání za vše, jako na stepný den, a z povodu vlastně tutaj ten člověk, manažer, trenér, i u vás v práci, žijeme v jakémsi otočení. A teraz
głównie jakby człowiek i wy się słuchał, otoczenie to tak jest, dupie zupełnie, ale musi nasłuchać. A człowiek, który właśnie, a jest dobrze, że to jest razem i właśnie właściciel, ja słucham, właśnie moje jedyne połączenie między zewnętrznym światem a wewnętrznym jest Grzegorz. To, co on mi jakoś powie. Także szczerze, jako ultimat, jako nie ma spotkań jakichś, jako nie było nic, jest to tylko bzdura. Jedna jako podróża, jako bzdura. Że, ale no, nie do końca się to zgodzę, bo... Musi pan. Nie wiem. Bo właśnie... Nie wiem, może inaczej Grzegorz rozmawia z panem trenerem, inaczej z mediami. Ale no trenerze, no nie można trenerze powiedzieć, że Grzegorz jest zadowolony. Nie, ale tutaj jako nie jest... Ja jestem, tam było pytanie. Pan trener odpowiedział na pytanie. Że to je potom to B, vlastně jako, že tu nie je téma teď, že jsme zadovoleni, alebo ne. My nie jesteśmy za zadovoleni. Ale vlastně to tu je, jako bylo pýtání, no tak já jsem, že odpověděl, že jako na to. A že tu, ale jako je to, tu je ještě jedna zpráva. Očivíš, je tam potom to odčuvaně, światu zewnętrznego, bo ty, a teraz, właściciele klubu, ja, jako mój sztab, a zawodnicy. Wczoraj, te dwa dni, spędziłem dużo czasu właśnie tak, aby właśnie oczyścić zawodników. Zawodnicy zespół jest poburzony, jako bardzo. Bo właśnie i tam trzeba jako coś jako z tym, że oni mi jako, że mnie nie chcą, no tak to oni właśnie, ale zase było spotkanie, jako chłopacy, fajnie, super, ale jest to mądre reagować, albo nie? Ja myślę, no, że nie, bo każdy no, robi swoją no, robotę. No, że właśnie tu, a myślę, że tu mam zaufanie, że te mechanizmy współpracy waszych czele klubu, my fachovci a zespół jako jest dobry ve względu, že jest čistý. My povieme jako do očí všetko. I aktuálně bardziej správy nepřijeme. Čili spotkanie s takzvanými staršími se odbylo, že? To se robí, ale tím to bylo jiné, bo vlastně já jsem neměl jakýsi takové to, že by potřebu se spotkávat v těch analýzách třeba s tou radu starší, ale jako včera po poudňu, tak vlastně mě no, rada starší zaprošila, že bych chtěl vytlumačit, co bylo v gazetách a že se distancuje od toho, no, co bylo napísané. Říkám, OK, jako fajně, a potom, tak pane, no co robíme? Jako odčuváme, jako, OK, tu je, no my jesteśmy trošku v té lize, jak panstvo v panstvu, bo zaangažovanie města, kibicu, vás všichni, každý chce vyhrať. Avans, to tu je maření, že? Bo tam, jako, ty ostatní tež jsou očiviště, ale ten načís, jako třeba no, co máme my, tak jako že nie jest jako nikt, že? Ale to může... No to je dobře. A może te impresji nie wytrzymują. No właśnie, że ja zapytam, czy odczuwacie to jako cały zespół, to o czym pan trener mówił, jako presję właśnie, jako taką ogromną presję, która ciąży na... Presja, jaką musi być, bardziej myślę, że to jest problem. Jedna sprawa może być, że ta kadra była szeroka, jest tam 8 nowych nazwisk, nie byli 4 młodzi, a 4 przyszli, 30 ludzi w szatni, ale to myślę, że jako nie jest aż tak jako problem, ale że problem jest, że właśnie myśmy byli 3 miesiące w sztucznym otoczeniu, w komfortowej zonie. Super spirit, jako fajnie było tu, jako i to było, co się tyczy okresu przygotowawczych, atmosfery, pracy, dyscypliny, jeden z moich najlepszych. Ale tam nie jest, jako, że prawda. A że potem przyjdzie pierwszy mecz, a mam tutaj jako od początku, że
jako no, ten zespół se tak trošku jako mentálně jako uček, že? A že vlastně jako je třeba se vrutit jako do těch tam co vlastně mluvil, že ta liga je jako jiná, že? Myslím, že tam je což se jako možno i tam zlámalo, že na pušči nepřegrač, ale že jako já jsem nechtěl, aby ten zespół měl v hlavě nepřegrač. Očivěž je pupunkt spájený, ale chtěli jsme ho já úplně vyhrát, že? A vlastně ten punkt tam byl bardzo vážný a možno, že tam, kdež bylo ten spokoj, tak teraz ten punkt jako máme, ta situace je dobrá, teraz přijdu meče, všechno jako vyhráme a jako, že bude všechno OK. No tam je... Czy takie zamieszanie właśnie medialne, jak trener uważa, czy to jest dobre dla trenera, dla zawodników, no bo to wiadomo, klimat ma dwa końce. Jednych zmotywuje, tak, że coś się dzieje, że dziennikarze, kibice są jednak tym zainteresowani, no bo wiadomo, punktów jest i jest, każdy widzi. Czy jednak niepotrzebne jeszcze się pewnie powoduje jakiś taki dodatkowy możliwość, którą właśnie zawodnicy czy tam trener Já to odčuvám všechno pozitivně. Jako pozitivně v tom, že je tam jakýsi takové informace do družiny jako do nás, že což je jako že nie tak. A teraz ho tam kdo se to mluvil. Ta mentální vydolnost, bo my od počátku, a to byly i umyšl, všechny ty ostatní družiny, možná ponad jedno, dvě, tak mluvil z počátku, no zobačíme, jako, jaké ty ambice bendo. My jsme od počátku, bez toho, že byl zespůl třeba už jako už vlastně by byl, no tak jsme mluvili, chceme hrát o avans s tím, že vědomo, že i s tím načiskem. Bo jak pověš, no hráme o avans, tak potom musíš hrát o avans, že? Takže to je to, že ta družina, jestli tu jakož mentálnu má, tu vydolnost, odpornost, tak no, ji musí jakože pokazat. To, že jako třeba ten vplyv zevnitřní, tak musí ty jako vlastně jako zagrát jako dobře. Očivíše. Ježeli, jako jesteš mi, bo to je, jako mluvím, to je normálné. Jako no to je v Legii, no to je Rakovu, v Odře, v Arsenalu, jako normálně. A možná za všechno věříme, že už jesteśmy. No tak, teraz to, já jsem od počátku, ale to je to, že panově v Žiču, každý... Jako od počátku, no to myslím, že to bylo i jako v gazetách, máme avans jako 9 punktů a ktož napísal, jesteśmy v komfortové situaci a máme autostradu otvartou. To je jako ale denníkák no to může být. No navěd jako musí být. Ale jako ten závodní zespůl takto odběrač nepovinno. Mnáže vlastně je to do ostatního meču, Benže válka o všechno. No dla všichni.